Halo, halo, dzień dobry, cześć i czołem, witam się z wszystkimi bardzo, bardzo serdecznie. Mamy oczywiście czwartek. Czwartek, o którym, no nie będę ukrywał, w sumie trochę zapomniałem, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Co się odwlecze, to nie uciecze. Baba z wozu konią lżej, na dwoje babka wróżyła. Mamy oczywiście do odebrania nagrodę za Division Rivals, jak i za Food Champions i mamy tocy z Bundesligi. Dlatego jak widzicie, mam na sobie koszulkę najlepszej drużyny w Bundeslidze. Tylko zobaczę jeszcze tutaj w transfery, bo sprzedawałem ostatnio swoje składy, z których wykonywałem właśnie sobie te icon swapy. No spokojnie, to jest wszystko w swoim czasie, te karty może i się sprzedadzą, może i nie. Jeżeli ktoś jest chętny na zakup, to zapraszam serdecznie. Zanim jednak przejdziemy do odbierania tych nagród, to moi drodzy, jak sami widzicie, mam tutaj trzy paczki. Paczki niezbyt szałowe, bo jest to rzadki piłkarz 75+, jeszcze tam jakaś inna paczka, chociaż w tych rzadkich piłkarzach czasami trafiamy coś zaskakująco dobrego. Tym razem nie będzie to nic zaskakująco ani złego, ani dobrego, bo jest to Pau Torres oceniony na 78. Czas na kolejną paczkę, tym razem mała złota paczka piłkarzy Prime, a potem otworzymy sobie tą mega paczkę rzadkich kart. Jeżeli chodzi o Food Champions, wbite mamy Golda trójeczkę, oczywiście standardowo, z bilansem 15 zwycięstw. Dobiłem te 15 zwycięstw, żeby mieć zapewnionego icon swapa po prostu z Food Champions. Mamy Bellarabiego, okej, fajnie, szkoda Bellarabi, że ty nie masz toca, ale patrzcie, celujemy w karty z Bundesligi, więc jest dobry kierunek. Tylko trzeba troszeczkę skalibrować ten celownik i faktycznie znaleźć jakiegoś fantastycznego piłkarza. Moi drodzy, my na razie fantastycznie, standardowo mamy bez ekranów nawet i jest to oczywiście Copa Libertadores, czyli moje ukochane karty, które zawsze z chęcią przyjmę w tych najlepszych paczkach. Na całe szczęście to jeszcze nie było sprzedawalne, duplikatów też nie jest jakoś za dużo, to z tego względu, że klub jest po prostu całkowicie ogołocony, ale mogę wam raczej zapowiedzieć, że po moim ostatnim feralnym niepowodzeniu przy odbieraniu oczywiście mojej ikony Optimus Prime, gdzie trafiliśmy tego... no tego Gattuso niestety, no to teraz już trzeba, nie ma co czekać zbędnie, tylko trzeba się zabrać definitywnie już za wykonywanie Desailly'ego. Moi drodzy, zanim jednak jeszcze to chciałbym zobaczyć dokładnie, jakie są karty. Tak więc moi drodzy, przejdźmy sobie do nowych kart, dokładnie tak, tutaj. I moi drodzy, mamy oczywiście tocy z Bundesligi, gdzie najwyżej oceniony jest oczywiście polski Robert Lewandowski, dalej jest Jadon Sancho, Kimmich, Goretzka, Haaland, Neuer, etc., etc. Absolutnie nikt mi nie pasuje do składu, nie za bardzo mi jakby te tocy w ogóle interesują, ale jeżeli dostanę jakiś wysoki overall, to ja będę na pewno zadowolony. To samo się tyczy tych toców z Ligi Portugalskiej. Ja poproszę kogoś, z chęcią wezmę, ale po prostu niech to będzie ktoś wysoko oceniony. Więc moi drodzy, zaczniemy sobie od Mistrzostw Food, gdzie odbierzemy właśnie nagrodę za te Food Champions. Mamy tutaj wbitego Golda 3, tak jak mówiłem wcześniej, i mamy oczywiście standardowo dwa player piki, do tego dwie mega paczki, jedna paczka rzadkich zawodników. No i co? Tak 92 overalla i ja będę super zadowolony. Odpalamy pierwszego player pika, moi drodzy, i to jest super! To jest bardzo super, bo mamy dwa, w sumie trzy player piki z Bundesligi. Wszystkie są z Bundesligi. Jest Mats Hummels, no ale Kingsley Coman wydaje się być na pewno ciekawszą opcją. Pewnie też jest i droższy, więc weźmiemy sobie tutaj tego Kingsleya Comana. Zresztą to jest 93 punkty overalla, więc ja już jestem tak czy siak zdecydowanie zachwycony. Ale jeżeli trafiliśmy jednego zawodnika z Bayernu Monachium, to może trafimy teraz i drugiego. I trafiliśmy drugiego, jest zajebiście! Manuel Neuer oceniony na 95 i Kingsley Coman oceniony na 93 za Golda trójeczkę. Moi drodzy, ja jestem absolutnie zachwycony, to jest naprawdę świetny, świetny deal. Kingsley Coman, nie wiem panowie, ile jesteście nawet na dobrą sprawę warci, nie mam pojęcia, ale wy jesteście dla mnie naprawdę mega dużo warci ze względu na oczywiście swój overall. 95 i 93 to jest naprawdę fantastyczna informacja, więc ja teraz jak najbardziej zatwierdzam te karty. Myślę, że możemy być jak najbardziej zadowoleni i czas otworzyć sobie paczuszki za Food Champions. A tych paczek mamy 3, są to raczej dobre paczki, więc moi drodzy, paczka rzadkich zawodników i mega paczki. Otwórzmy sobie mega paczkę, te nagrody będą wymienne, więc jeżeli mielibyśmy trafić coś, co sprzedam, to fajnie by było zrobić to teraz, ale zaczynamy oczywiście standardowo, moi drodzy, nawet bez ekranów. Powiedzcie jeszcze, że trafiłem Copa Libertadores. Otóż nie, tym razem to nie było Copa Libertadores. Pozostałe karty sobie wyślę oczywiście na listę transferową. I zabieramy się za kolejną paczuszkę. Kolejna mega paczka. Może jednak ekrany, co? Ja nawet nie liczę już na walkout, ale ekrany byłyby fajną niespodzianką.
Nie, nadal nie, nadal nie. Nie ma ekranów, nie ma walkoutu. 81 punktów overalla za Javi. No super, fantastycznie. Do tego stroje Sportingu, rewelacja. W sumie tak czy siak, jeżeli chodzi o player picki, ja jestem zadowolony, ale teraz, moi drodzy, czas na paczkę rzadkich zawodników, paczkę za 50 koła. I niestety, moi drodzy, przerwaliśmy naszą passę. Mamy ekrany z Urugwaju. Czy to będzie Godin? Tak, to będzie Godin, więc karta oceniona na 85. To jest spoko. To jest spoko, zdecydowanie. Jeżeli patrzymy pod kątem kart, które miałbym sprzedać, bo raczej te wszystkie karty tutaj będę sobie sprzedawał, nie będę ich gnieździł w klubie, tylko jeżeli da się je sprzedać, to albo je sprzedam, albo wykorzystam je właśnie do SBC, więc jak najbardziej tego typu karty ja przyjmę zawsze z chęcią. Czas teraz przejść jeszcze oczywiście do odbioru nagród za Division Rivals, bo to nie jest koniec. A w Division Rivals, no weźmiemy sobie niewymienne, no mimo iż tu będą oczywiście znowu te nieszczęsne paczki, bo znowu mam drugą rangę, ale mimo wszystko... O nie, trzecią! O nie, przecież sprawdzałem wczoraj, miałem jeszcze spokojnie kilka punktów zapasu. No to F teraz totalne, moi drodzy widzowie, w komentarzach poproszę. Mamy niestety totalnie beznadziejne paczki. Dramat. Co my tutaj dostaliśmy? Duże złote paczki, duże złote paczki, duże złote paczki premium i dwie mega paczki. No to powiem szczerze, ja byłem pewny, że dostaniemy normalnie tutaj za Division Rivals co najmniej tę drugą rangę. Znaczy, no na pierwszą nawet nie liczyłem, bo w sumie miałem za mało tych punktów, ale ja byłem przekonany, że utrzymamy. Że utrzymamy tę drugą rangę, a teraz na trzecią, no to jestem naprawdę mocno zawiedziony, ale... O, mamy ekrany! Przełączyłem to tak czy siak, ale tutaj były ekrany i ekrany 83. No dobra, no zawsze to coś. Tutaj jeszcze Marcelo Bielsa, no fantastycznie. Bierzmy sobie to wszystko, przepalajmy. Lećmy dalej z tymi paczkami, żeby przejść do tego kremu de la kremu. Mamy 120 tysięcy monet. 120 tysięcy monet do mojego składu Chelsea to już jest jakaś inwestycja. Albo oczywiście we wspomnianego wcześniej już Marcela Desailly'ego, za którego niewątpliwie będę się już zabierał, bo to jest już chyba najwyższy czas. Mamy kilka tych drużyn Team of the Season za sobą. Mamy kilka wysoko ocenionych player picków, więc teraz trzeba je po prostu przepalić, żeby dostać przepięknego Francuza na środek obrony. Jak widzicie w tych paczkach w tle... No nie ma nic absolutnie interesującego. Trafiliśmy Samarisa z Grecji. No fantastyczny piłkarz, super. Trafiliśmy kogoś z Benfiki. Szkoda, że nie trafiliśmy żadnego Totsa. Ja swoją drogą mam wrażenie, jakbym nie trafił jeszcze żadnego sprzedawalnego Totsa. Chyba, że trafiłem Helika w pierwszej drużynie. Ale Helik był wart 10 tysięcy monet, więc ja podziękuję bardzo za taki traf. Moi drodzy, tutaj Erik Lamela Kojaty, no nie, no to jest jakiś dramat totalny, więc ja to sobie zatwierdzam, wysyłam oczywiście do klubu. Czas na ostatnią dużą złotą paczkę premium, później przejdziemy sobie do tych mega paczek, więc de facto trzy paczki do końca. Czy będzie chociaż walkout z paczki jednej? Bo w sumie tak, nie trafiliśmy żadnego walkoutu z paczek. Podtrzymujemy tę naszą... fantastyczną, chwalebną serię. Ja też nie twierdzę, że ja bym chciał dostawać w każdej paczce walkout, bo to jest tylko Gold 3. Ale jeden walkout z tych wszystkich paczek za Division Rivals i Golda 3 to by było coś naprawdę, naprawdę przyjemnego. Moi drodzy, niestety w mega paczce nie trafiamy nawet ekranów. Na szczęście nie jest to Copa Libertadores, ale już sporo tych duplikatów się zrobiło. Problem jest taki, że to raczej wszystko są karty niesprzedawalne. Tak jest, więc ja to wszystko muszę sobie przepalić. Tak czy siak i moi drodzy, czas na ostatnią paczkę. Mega paczka. 30 kart, piłkarzy, karty jednorazowe. Czy będzie walkout? Czy to się tutaj trafi? Moi drodzy, nie. Nie, cały czas mamy tę naszą fantastyczną serię. Nie ma ani walkoutu, ani ekranów. Jest za to kopa gówno, tutaj Carlos Tevez fantastycznie, cieszę się, super chłopie, że jesteś, przecież nie, czekaj, ty Denis mi się przydasz, bo ty jesteś duplikatem, dokładnie tak, a ten jest sprzedawalny, pamiętałem, że ty byłeś sprzedawalny, moi drodzy, więc to już wszystko zamykamy. Są jeszcze jakieś paczki, jest jeszcze złota paczka piłkarzy Prime. Dobra, to otwórzmy sobie jeszcze za te FIFA Pointsy. Za te FIFA Pointsy, które dostałem właśnie od PlayStation, których tutaj koszuleczka też wisi. Otwórzmy tę paczuszkę. Złota paczka piłkarzy Prime. Czy to będzie paczka, w której przełamiemy? Otóż nie, moi drodzy, to jest też paczka bez ekranów, bez niczego. Ja jestem tak czy siak zadowolony. Dostaliśmy Manuela Neuera 95 i Kingsleya Comana 93. To są karty, które zdecydowanie mi pomogą w wykonywaniu tego Marcela Desailly'ego, za którego się zabieramy lada moment, tak jak już wcześniej wspominałem, więc zapinajcie pasy, siadajcie głęboko w fotelach, no bo startujemy zaraz z wielkim hitem, przecież jeszcze niedługo będą następne paczki za swapy, więc będzie się działo. Dzięki piękne za ten odcinek, ja jestem jak najbardziej zadowolony z moich nagród, no i do zobaczenia już wkrótce, cześć!